Cześć, witajcie w ulubieńcach marca. Jak zwykle ten miesiąc leciał mi bardzo szybko, nawet nie wiem kiedy. I mam tutaj sporo naprawdę fajnych rzeczy, które, no takich nowości, które po raz pierwszy pojawiły się w mojej kosmetyczce, ale towarzyszyły mi cały miesiąc i byłam z nich bardzo zadowolona. Słyszy się tu fala w koszyku, więc pewnie słyszycie odgłos udeptywanej wikliny. Okej, zaczynajmy. Właściwie nie wiem, jeżeli miałabym wybrać taką rzecz, która naprawdę podbiła moje serce i była takim ulubieńcem ulubieńców, to byłby ten krem pod oczy. To jest Shiseido czy Shiseido, nie wiem, tam już wszyscy mnie poprawiali, była kłótnia w komentarzach. Wydaje mi się, że Shiseido. Benefiance, krem pod oczy. Fantastyczny, mówiłam wam, że ostatnio kupiłam kilka rzeczy i wszystko było takie, może to nie były buble, ale to było takie nie do końca, nie widziałam tego efektu wow i stwierdziłam, że kupię coś droższego. To jest krem polecany przez moją mamę, przez bardzo wiele osób i nie słyszałam, żeby ktoś był z niego niezadowolony. Naprawdę świetny, świetny krem, cudowna konsystencja, cudownie nawilża. Ja po prostu widzę to działanie, nakładam ten krem i widzę ogromną różnicę. W porównaniu z innymi kremami jest taki z jednej strony bogaty, ale z drugiej strony dobrze się wchłania, nie zostawia jakiejś tłustej warstwy, nie stępy, pięknie się rozsmarowuje, bardzo fajnie nawilża. Można go używać i na wieczór smarując troszkę grubszą warstwą, żeby był taki no, mocniej nawilżający, albo bardzo cieniutką rano na dzień pod makijaż. Rewelacja, absolutna rewelacja. Do tego no, jakby tekstura tego kremu jest taka, że on jest tak bogaty, że nawet tego się nie da jakoś dużo nakładać. Ja widzę, jak minimalnie on mi się zużywa, że wiecie, 15 ml, a 15 ml to jest czasami taka różnica, że można mieć produkt czy do twarzy, czy pod oczy, czy cokolwiek, co ma niby taką samą pojemność jak inne rzeczy, a to się szybciej zużywa, no bo nie chodzi też jakby o to, ile mam tego kosmetyku, ale jak on jest wydajny, tak? Jaka jest jego konsystencja. No i po prostu najlepszy, będę się rozpływać nad nim. Jedyny minus cena. Teraz będą dwie rzeczy. Jedną z nich pokazywałam w holu z Karoliną i nawet Karolina zauważyła, o przecież ty nie lubisz zapachu róży. Opowiadałam wam w filmie o perfumach, że zmieniam się zapach, że kiedyś kochałam Aliena, Angel, takie mega ciężkie zapachy, do tej pory ja lubię, uważam, że są ładne, ale na kimś. Jak ktoś przychodzi, to wącha i mówię, jak ładnie pachniesz, a na sobie nie mogę tego zdzierżyć. I kiedyś bardzo, znaczy może nie to, że bardzo nie lubiłam zapachu róży, ale raczej omijałam. A teraz ostatnio, nie wiem, czy mój zapach się zmienił, czy może te zapachy róży w kosmetykach trochę się pozmieniały i są takie subtelniejsze, inaczej to pachnie, nie wiem. W każdym razie zamówiłam sobie to z kosmetyków z Ameryki krem do rąk z The Body Shop. To jest Wild Rose Hand Cream z SPF 15. W takiej metalowej tubeczce, co jest fajne, bo możecie produkt do końca naprawdę z tego wydobyć, bo później fajnie można zagnieść tą tubkę i faktycznie zużyć cały produkt do końca. I to jest krem taki, czekajcie, co tu jest napisane? To jest krem, który przeciwdziała pojawianiu się takich ciemnych plamek, co zazwyczaj pojawia się z wiekiem, tak? U starszych osób szczególnie widać takie plamki na dłoniach. I to jest z wyciągiem właśnie z róży, chyba z olejku różonego i to jest fair trade, pozyskiwane fair trade, tak? Czyli w dobry sposób, kurczę, no wiecie o co mi chodzi, fair trade, no, że ludzie nie są wykorzystywani w jakichś nieludzkich warunkach do pracy przy pozyskiwaniu tych składników. I tu jeszcze jest jakiś olej z orzecha brazylijskiego. I to jest do skóry dojrzałej, ale po pierwsze właśnie on będzie fajny teraz na wiosnę, lato, bo ma SPF 15, więc jako taka ochrona, no ostatnio też oglądałam jakiś film Caroline Hirons z dermatologiem a propos SPF-ów i on też mówił o tym, że właśnie często te plamy się pojawiają właśnie ze względu na to, że bardzo rzadko smarujemy dłonie czymś ze SPF-em. No i faktycznie ja nawet jak jestem na plaży, to nigdy nie smaruję wierzchu dłoni kremem z filtrem, a powinno się.
I druga rzecz jest fajna w nim taka, że ja nienawidzę kremów do stóp, nienawidzę kremów do rąk i to jest chyba pierwszy, który Wam pokazuję, zresztą bardzo rzadko używam kremów do rąk, ale to jest krem, który ja nakładam i on się od razu wchłania i to nie jest takie, że moje ręce, no nie wiem, czuję to nawilżenie, tak, nie ma takiej lepkości, nie są oblepione, że czasami po prostu te kremy są takie tłuste, że ja nie mogę wziąć telefonu, nie mogę wziąć klawiatury, bo mi się wszystko klei, mam ochotę po prostu umyć natychmiast te ręce. A tutaj się ładnie wchłania, ale też czuję to nawilżenie jest, i do tego wącham dupkę. Ale przepięknie pachnie i bardzo. O! To jest jedyny minus metalowych tubek. Nie wiem, czy to widzicie, że o, pościskałam ją i teraz mi troszkę kremu wyszło. No dobra, chodź tutaj. Teraz mam na krzesełku. Super. Bardzo mądry. Już nie wyłaź tu więcej, zamykam cię. Dobra. Za dużo będę cała. Ale jest po prostu, no słuchajcie, pięknie. Szczególnie dla dziewczyn, które lubią zapach Chloe Perfume. To zobaczcie sobie jeszcze. Specjalnie wyszłam na stronę Body Shopu. Zobaczyć, czy mają jeszcze inne produkty. Może jakieś do twarzy albo do ciała. Nie, to jest taka chyba seria tylko do rąk z tą różą. Ale jeżeli lubicie Chloe i chcecie mieć krem do rąk, który fajnie działa, a dodatkowo ma zapach, który się będzie komponował z perfumami, to. I tak wiem, dużo mówię o tym kosmetyku, ale słuchajcie, no po to są te filmy, żeby opowiedzieć, a nie żeby pokazać fajny, niefajny, tak? Ja lubię takie recenzje. Kiedy ktoś trochę więcej od siebie opowiada. I druga rzecz, to jest właśnie też zapach róży i to jest Schwarzkopf i to jest taka seria Bonacure. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. To jest profesjonalna linia Schwarzkopfa różnych produktów do ciała i do włosów. I oni wypuścili taką serię różaną. Ja mam szampon, którego jeszcze nie używałam, i mam ten olejek. To jest Oil Miracle Rose Oil Hair and Scalp Treatment. Treatment. Trudne słowo, treatment. I też przepięknie pachnie różą. Naprawdę jest bardzo przyjemny, ma całkiem niezły skład. Ja się bałam, że to będzie jakiś silikon, wiecie, coś takiego. No zazwyczaj te olejki do włosów nie mają najlepszych składów, a to przepięknie pachnie, ma całkiem niezły skład i nawet czasami sobie, jak smaruję tym włosy, to później nie myję rąk, tylko sobie wsmarowuję to w dłonie. Zostawia włosy pięknie, takie błyszczące, nawilżone. No to jest taki typowy olejek na końcówki, który przy okazji ładnie pachnie, ale robi to, co ma robić, ładnie nawilża, a nawet jak no, troszeczkę przesadzicie i nałożycie za dużo, to nie ma tak jak z tym biosilkiem, gdzie po prostu włosy były moje czasami naprawdę do mycia, tylko to i tak wygląda dobrze, nie zrobię wam jakiejś takiej tragedii tłuszczu na włosach, więc ten olejek. Kolejne moje odkrycie to jest Cetaphil, żel do mycia twarzy. Nie polecałabym go jako płyn do demakijażu, bo on wam demakijażu nie zrobi, makijażu nie zmyje. To jest emulsja micelarna. Tutaj niby jest napisane, że. Nie, nie jest napisane, że. Tak, może być używany do demakijażu. No ja bym powiedziała, że to jest taki krok trzeci, tak? Jak już zmieję się płynem micelarnym, jakimś olejkiem, to na koniec możecie użyć tego albo po prostu rano do mycia buzi. Nie polecałabym tego jako produkt do demakijażu. Krótki skład, nie jakiś super naturalny, ale ja się ostatnio przekonałam, moja skóra jest wrażliwa, alergiczna. Ostatnio też właśnie robiłam sobie zabiegi z kwasami i dochodzę do wniosku, że dla takiej skóry jak moja właśnie, takiej skłonnej do zaczerwienień, podrażnień i alergii, najlepsze są dermokosmetyki i wcale nie te naturalne, bo te wszystkie naturalne składy nie są dobre dla skór wrażliwych. Najlepsze są jednak kosmetyki apteczne i tutaj w tym przypadku to też mi się super sprawdziło. Ja miałam próbkę, dostałam tego próbkę i jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Dawno nie miałam produktu, który tak delikatnie by mył moją buzię. Kolejna rzecz to jest chyba jakaś mniejsza pojemność. Znaczy jestem przekonana, że ten produkt jest sprzedawany w większej pojemności. To jest Lush i to jest Rose Argan Body Conditioner. I tutaj w tym pudełeczku mamy taką
takie masełko jakby. I to jest koncept tego, to jest coś takiego jak na przykład Nivea ma te balsamy pod prysznic, tak, że się myjemy, na mokrą skórę nakładamy ten balsam, spłukujemy. Czy tam też kiedyś mam z demo. Wydaje mi się, że teraz kilka marek chyba Dove, kilka takich drogeryjnych marek ma te produkty, wiecie na pewno o co chodzi. I to jest taka wersja laszowa. I po pierwsze on przepięknie pachnie. Po pierwsze pachnie laszem. Nie wiem, czy wy macie podobne spostrzeżenia, ale tak jak się wchodzi do sklepu lasza i są wymieszane te wszystkie zapachy, to jest taki specyficzny właśnie laszowy zapach. I większość, może nie wszystkie, ale większość tych kosmetyków pachnie tym właśnie takim charakterystycznym zapachem. I on pachnie takim zapachem lasza wymieszanym z jakimś takim masłem orzechowym, kakaowym, czymś takim. I to właśnie powinnyśmy nakładać pod prysznicem, tak, na mokrą skórę i potem spłukać. I można tak robić, ale to jest marnotrawstwo tego produktu. On po prostu no, przepięknie pachnie. Ja robię tak. Robię to tak, kiedy moja skóra, jak widzicie, mam takie małe opakowanie, więc ja go używam raz na jakiś czas, ale jak będę miała tylko możliwość, będę w laszu, to na pewno kupię sobie duże opakowanie, mimo że patrzyłam, że chyba to kosztuje 16 funtów, czyli nie jest najtańszy. Ale nie ma nic lepszego dla suchej skóry. Ja robię to tak, smaruję sobie całą skórę, całą. I zakładam jakąś koszulkę, piżamkę, dresik, obojętne. Nie bójcie się, to nie jest taki produkt, to nie jest jakiś tłuszcz, to nie jest taki olej, który wam zrobi na przykład trwałe plamy na ubraniu. Nie, nic wam takiego złego się nie stanie, ale czujecie takie mega nawilżenie. I ja sobie chodzę z tym tak godzinę, dwie i po jakimś czasie zaczyna robić takie lekko lepkie. Coś tak jak, nie wiem, po iluś godzinach na plaży, jak mamy którąś warstwę olejku, to ta skóra jest taka... No wiecie, nie to, że brudna, ale taka lepiąca, to daje taki efekt. I wtedy idę pod prysznic i nie zmywam tego żelem, nie ścieram tego jakoś z ciała, tylko po prostu pozwalam wodzie jakby tak obmyć delikatnie moje ciało, żeby jakoś bardzo tego nie zmywać. I ciało jest po prostu piękne, jest pachnące i jest no... Żałuję, że nie ma lasza w Polsce, bym sobie kupiła duże opakowanie tego. Fantastyczna rzecz, naprawdę. Jeżeli macie dostęp do lasza, spróbujcie sobie. Dawno żaden produkt do ciała tak mnie nie urzekł. To już wszystkie produkty, które lubiłam w tym miesiącu. Dajcie kciuka, jeżeli wam się podobało. Pod ostatnim vlogiem pisaliście mi, że podobno to jest tak, że jak lajkuje się czyjeś filmy, to wtedy one się wyświetlają w subskrypcji, a jak nie, to nie. Nie wiem, czy to jest prawda, więc jak macie ten problem, że moje filmy wam się nie wyświetlają w subskrypcjach, to dajcie lajka. tak. To wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania standardowo, piszcie na dole. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Zapas i ktoś na zdjęciu, pod zdjęciem na Instagramie mi pisał, ile kupiłaś tych konturówek. Więc dwie. Następna rzecz.